Dzień dobry, witam serdecznie z Ogrodu Marzeń o poranku. Tutaj przepiękne, kwitnące, żółte narcyzy. Krokusy już przekwitły, zostały po nich zielone kępy paskowane, bo krokusy przez środek mają biały paseczek, ich liście. Przyroda bardzo szybko wybudziła się do życia, wyjątkowo szybko, przecież mamy koniec marca, a liliowce i inne rośliny są naprawdę bardzo duże, ale to wszystko za sprawą tej przepięknej pogody, którą mamy od dłuższego czasu. Jest pogodnie, słonecznie, a wczorajszy deszczyk naprawdę był bardzo oczekiwany tutaj w ogrodzie, aby wszystko mogło się prześlicznie zazielenić. I pokażę Państwu zaraz, jak wygląda nasz ogród, który teraz naprawdę zmienia się już bardzo szybko. Jedne roślinki przekwitają, następują po nich następne kolorowe, piękne, może nawet jeszcze piękniejsze i ciekawsze. Zapraszam więc na kolejny odcinek spaceru po Ogrodzie Marzeń. Przy szklarni rosną fioletowe fiołki, nawet tutaj wysiały się na trawniku. Nie ruszam, bardzo dobrze, niech się wysiewają. One cudownie pachną, przepięknie pachną. Zapachu Państwu nie przekażę. Nie ma jeszcze aż tak nowoczesnych narzędzi do tego. Tutaj jest duża, bardzo długa rabata liliowcowa. Na tej rabacie rosną od wielu lat niezapominajki i proszę zobaczyć, niezapominajki zaczynają już kwitnąć, a przecież to koniec marca. Kępy się rozrosły, nie wiem czy Państwo pamiętacie mój film z ubiegłego roku, że w ubiegłym roku, gdy niezapominajki przekwitły, ja nasypałam tutaj dosyć grubą warstwę ziemi kompostowej i nasypałam na te krzaczki niezapominajek. Ja je oczywiście wcześniej przycięłam, ponieważ one, gdy przekwitną, robią się takie niezaładne, czarne, więc trzeba je koniecznie wyciąć. Ja na to nasypałam ziemię i proszę zobaczyć, jak to wszystko tutaj pięknie wygląda. Tutaj są liliowce i oczywiście czosnki ozdobne, które tutaj teraz szaleją, rosną na potęgę. Tutaj również rabata liliowcowa. Ciekawostką jest to, że zaczęły już wychodzić pustynniki. Mam różne pustynniki. Tutaj jest ten największy, pustynnik himalajski. Też na razie widzę, że jest zielony, bardzo ładny pustynnik, czyli inaczej potocznie igła Kleopatry. Tutaj także jest zielono, no i oczywiście wszędzie jest ściółka. W ogrodzie warzywnym jest jeszcze postawo, jest ściółka, ja tutaj plewiłam, ponieważ po zimie troszeczkę chwastów tutaj narosło, więc trzeba było zabrać się za porządki. Fenkuł dziki zielony, proszę zobaczyć, on jest taki zielony przez cały rok, zimą również. Więc gdy nie ma śniegu, zawsze można sobie coś zerwać tutaj z ogródka warzywnego. Ja sadziłam, tak mi się wydaje, że sadziłam chyba w grudniu albo w styczniu bób. Mam nadzieję, że nie zapomniałam, ale na razie tutaj jakoś nie widzę, żeby ten bób wychodził. Może jeszcze troszeczkę jest za wcześnie, ale powinien się już pokazywać na czym. Może lepiej, żeby się jej nie pokazał, chociaż jest naprawdę bardzo ciepło. Ale tutaj wracając teraz do tej rabaty, ponieważ zapytała mnie pani pewna w komentarzu, jak rosną u mnie maki wschodnie bylinowe. Te, które wysiewałam wprost do gruntu i te, które kupiłam. Tutaj są te, które wysiewałam do gruntu. Proszę zobaczyć, jak przepięknie rosną. Nie wymagają żadnego okrycia. Pani zapytała, czy ja polecam te maki do ogrodu. Polecam, ponieważ mają przepiękne, olbrzymie kwiaty. Nie mogę powiedzieć, czy się wysiewają. Na razie nie wiem, mam je za krótko, żebym mogła coś na ten temat powiedzieć, ale od osób, które je mają, nie słyszałam, tylko niech niektórzy nie mylą, bo maki są różne, a tutaj są te maki bylinowe, czyli wieloletnie i wyglądają naprawdę bardzo elegancko, bardzo ładnie, zielone i one tak naprawdę to całą zimę zauważyłam, że są zielone.
Może oczywiście ten kolor jest taki troszeczkę, gdy jest mróz, taki bardziej może brunatny, ale jednak cały czas są zielone. Jak już tutaj jestem, to pokażę Państwu, jak teraz wygląda rabatka z czosnkiem. Proszę zobaczyć, jak przepięknie czosnek się prezentuje. Popadał deszcz, jest ściółka, ma wilgotno. Jest naprawdę bardzo ładny i myślę, że będzie to udany zbiór. Pod Bukiem Pospolitym pięknie już zaczynają kwitnąć narcyzy. Bardzo ładnie. A tutaj na trawniku przekwitły już fioletowe krokusy i to już tutaj kwitną jeszcze takie resztki i to już będzie koniec w tym roku naszej łączki krokusowej. Ja tutaj troszeczkę narzekałam, że ciemiernik Yellow Lady ma tylko jeden kwiatuszek, ale okazało się, że wcale nie jest tak źle, bo ma tutaj dwa kwitnące pięknie kwiaty i widzę, że już jest kolejny pąk kwiatowy. Tak więc wcale nie jest tak źle. Za to tutaj Yellow Blue kwitnie naprawdę przepięknie. Ma kwiatów bardzo dużo. Bardzo ładne, takie ciemnofioletowe. One jak się rozwijają, robią się troszeczkę takie jaśniejsze. Pod glicynią na rabacie z liliowcami posadziłam w ubiegłym roku żółte narcyzy. One są takie żółciutkie, pełne i troszeczkę niższe od tych innych. Ale tutaj jest gruba warstwa ściółki. No i oczywiście ciągle tutaj pies kopie, koty coś kopią. Nie wiem czego szukają, ale bez przerwy mi tutaj niszczą tą rabatę. Tutaj też liliowce naprawdę już są bardzo ładne, bardzo zielone i bardzo taki piękny, żywy kolor. A ja już na schody tarasowe wyniosłam też pacioreczniki. Oczywiście gdyby się okazało, że będzie na przykład spadek temperatury, będzie zimno, to wniosę je z powrotem do piwnicy. Chciałam tylko, żeby miały troszeczkę więcej słońca, żeby miały tutaj jasno, bo w piwnicy tam, gdzie stoją przy oknie, to okno jest w miejscu takim bardziej na północ i jest tam po prostu ciemno. A chciałam, żeby tak szybciej troszeczkę podrosły, no i oczywiście, żeby się bardzo ładnie zazieleniły. Tutaj również narcyzy szykują się do kwitnienia. Ja już przycięłam róże, wszystkie róże przycięłam, jak Państwo tutaj widzą. Były róże, które sięgały do okna w sypialni, a teraz na razie jest puściutko. Znaczy tak, puściutko to nie jest, ponieważ ja przycięłam je nisko. No i oczywiście czekam, aż przyjdzie czas na róże, ale zanim będzie czas na róże, trzeba się cieszyć jeszcze wiosną i jej pięknymi kwiatami. Tutaj jaśmin nagokwiatowy wciąż jeszcze bardzo pięknie kwitnie, ale zaczął już wypuszczać liście, a gdy pojawiają się liście, znikają kwiaty. I będzie to już koniec tego pięknego pnącza. Z kwiatami spotkamy się dopiero jesienią. No tutaj również liliowce, narcyzy, tu gdzie rosły i gdzie kwitły przepiękne, kolorowe, krokusy, zaczęły już wyrastać narcyzy białe. Widzą Państwo, ile tutaj jest ich przepięknych kęp. Na tej rabacie również mam żółte narcyzy i też to jest jeszcze inna odmiana. Tej odmiany akurat nie znam. Gdy kupowałam w sklepie, miałam zapisane gdzieś na karteczce, bo poprosiłam o nazwę, ale później te karteczki się pomieszały i tak naprawdę nie wiem, jak one się nazywają. Ale ciekawostką jest to, że tutaj zaraz przy trawniku sadziłam narcyzy, przesadzałam narcyzy, gdy były one w fazie kwitnięcia i jak Państwo widzą, bardzo pięknie się przyjęły i kwitną. Ja to testuję z różnymi roślinami i naprawdę jest to bardzo, bardzo taki dobry sposób na rozmnażanie roślin, gdy nie znamy nazw, gdy nie pamiętamy kolorów, wówczas mamy pewność, że przesadzamy rzeczywiście te rośliny, które nas interesują.
Tutaj jest krzew pałecznik chiński. Ten krzew już liczy sobie tutaj u nas na dobrych, powiedzmy, kilka, może nawet więcej lat. Przez wcześniejsze lata był przez nas owijany, zabezpieczany na zimę. Ubiegłej jesieni ja również go tak troszeczkę owinęłam, ale wiatr zabrał mu okrycie, więc pomyślałam, że może spróbować, żeby tutaj rósł bez okrycia, ponieważ jest już duży. Jak na razie wszystko wskazuje na to, że pałecznik będzie piękny i zielony. Oczywiście to jest jeszcze trochę za wcześnie, bo mogą pojawić się nocne mrozy i wtedy będzie już sytuacja o wiele gorsza. Rośliny się wybudziły, przyjdzie mróz, ale bądźmy dobrej myśli, że nic takiego złego się nie stanie. Państwo pamiętacie, że pod pałecznikiem postanowiłam sobie zrobić rabatkę w kształcie takiego kwiatuszka, jak widzicie. Posadziłam tutaj ciemierniki, te, które mi się wysiały. Ciemierniki, które się wysiewają, mają to do siebie, że nie zawsze mają cechy mateczne. I tak jak widać, na przykład na jednym krzewie są tutaj bardzo piękne różowe kwiaty, ale są też i kwiaty właśnie takie białe. Tutaj akurat mi to nie przeszkadza. Mogą sobie właśnie być takie nieco dziwne, dwukolorowe, czy nawet więcej kolorowe. A tutaj są szafirki, to jest taka fajna odmiana, ponieważ postanowiłam nieco spróbować i posadzić inne szafirki. Ja bardzo lubię szafirki szafirowe, czyli te tradycyjne o tych błękitnych kwiatach. Tutaj natomiast są to szafirki dwukolorowe, tak widać, niebieskawo-fioletowe, chociaż na przykład ten, powiedziałabym, jest cały taki bardziej, nie wiem, fioletowy, no ale już tak to jest z roślinami. Ten natomiast powiedziałabym, że jest w ogóle jeszcze jakiś trzykolorowy, no ale są tutaj ciekawostką, bo wyglądają naprawdę bardzo ładnie i byłam sama nawet bardzo ciekawa, jak tutaj będą one kwitły, jak będą wyglądały. Na rabatach widać wyraźnie takie ożywienie. Floks szydlasty również bardzo ładnie się zazielenił. Przepięknie wygląda. Tutaj jest barwinek i kwiaty już się pojawiły, takie niebieskie czy lekko fioletowe. Na razie pojedyncze, ponieważ dopiero zaczynają kwitnąć. A tutaj jest też bardzo ciekawa odmiana barwinka. To jest barwinek mniejszy, dwukolorowy, o żółto-zielonych liściach. Nie wiem, jak on będzie rósł, ale na pewno nie będzie aż tak ekspansywny jak ten. Więc muszę uważać i tutaj wyrywać, plewić, żeby nie zarósł właśnie tego dwukolorowego, ponieważ on jest również bardzo ładny. I jak Państwo widzicie, ma już tutaj, widać wyraźnie, ma już pąki kwiatowe i bardzo jestem ciekawa, jaki kolor kwiatów będzie miał ten barwinek. A teraz przejdziemy tutaj, jak już jesteśmy wokół stawu i zobaczymy, co się dzieje. Przy stawie też oczywiście jest ożywienie, liliowce, wszędzie są liliowce. Rosną tutaj naprawdę bardzo ładnie. A tutaj jest wilczomlecz, ale wilczomlecze w krajach nieco cieplejszych, albo może, nie wiem, w innym regionie Polski, potrafią przetrwać zimę i naprawdę rosną bardzo duże, bardzo dorodne. U nas niestety jest to różnie. Zazwyczaj raczej przemarzają. Na tej dużej rabacie przy stawie, o, kotek tutaj na nas spogląda, rosną liliowce i rosną narcyzy białe. Narcyzy białe też w tym roku są naprawdę bardzo szybko, bo przecież jest koniec marca, a one mają już tak piękne, zielone liście. Są tutaj takie kępiaste, takie dorodne. Niektóre mają już, widzę, pąki kwiatowe, czyli naprawdę bardzo szybko to kwitnienie tych kwiatów i wzrost tutaj jest rozpoczęty, bo tak naprawdę narcyzy białe zaczynały kwitnąć przy dobrej pogodzie pod koniec kwietnia, początkiem maja, a tutaj wszystko się przyspieszyło. No ale cóż, mieliśmy dni z temperaturą nawet prawie 20 stopni,
Nocą też bywało ciepło, potrafiło być i 15 i 18, więc nic dziwnego, że ta przyroda tutaj tak bardzo nam przyspieszyła. Pięknie to wygląda, bardzo mi się tutaj podoba to miejsce przy stawie. Wygląda to naprawdę bardzo ślicznie i wygląda to tak. Oczywiście zimą jest szaro, łyso i tak dalej, suche pędy, ale już od wiosny zaczyna się zmieniać. No i oczywiście przede wszystkim jest tutaj ruch, życie. Rybki już są, ptaki są, tylko patrzeć jak przylecą dzikie kaczki. Głogownik bardzo ładnie przetrwał zimę, wypuszcza przepiękne nowe pędy, takie czerwonawe, bardzo zdrowe, bardzo ładne. I rzeczywiście no, mnie przynajmniej bardzo przypomina ostrokrzew kolczasty. Może nie jest tak bardzo ostry jak ostrokrzew kolczasty, ale również ma kujące liście. Tutaj zrobiłam przyprowadzkę, ale na razie jeszcze nie widać. Są wszystkie, jakie tylko mam, odmiany pysznogłówki i jest tutaj cały rząd, ponieważ ta rabaka jest tutaj bardzo, bardzo długa, więc należało ją odpowiednio wykorzystać. A tu jest bardzo ciekawy, przepiękny krzew, to jest kalina bodnatanska, odmiana Don. Jest naprawdę cudowna, kwiaty takie kuliste, można powiedzieć różowe, ciemnoróżowe, gdy rozkwitają, stają się troszeczkę takie jaśniejsze i ta kalina przepięknie, cudownie pachnie, ma dosyć intensywny zapach, ale bardzo, bardzo przyjemny. Myślę, że warto ją posadzić w ogrodach, ponieważ będzie taką piękną ozdobą właśnie teraz w marcu, a w cieplejszych regionach kraju zdarza się, że zakwita już nawet w lutym. Rabata pod drzewami owocowymi też tutaj robi się zielono. I też tutaj wszędzie jest ściółka. Jest też ściółka taka mieszana z drzew iglastych, liściastych. I absolutnie nie martwię się, że tutaj coś się stanie z ziemią, że ziemia będzie zakwaszona, ponieważ ja posypuję tutaj popiołem drzewnym, to odkwasza. A poza tym zauważyłam, że rośliny i tak rosną tutaj bardzo dobrze. I tutaj jest też taka ciekawostka, to jest Fygelius. Fygelius wygląda na to, że przetrwał znakomicie. Ma zielone liście i można by nawet powiedzieć, że on chyba jest jakiś półzimozielony, ponieważ zimą wyglądał dokładnie tak samo. Tutaj mydlnica lekarska, już tutaj roślinki pięknie wychodzą, a tu jest złotnica żółta, bardzo ciekawa roślina. Liście ma zimozielone, takie srebrzysto-zielonkawe, wąskie, długie, ale najciekawszą cechą tej rośliny są oczywiście kwiaty. Rośnie pęd, kilka pędów, długich, wysokich. Na nich są bardzo ładne, żółte, takie gwiaździste kwiatuszki i jednocześnie przekwitłe kwiaty, czyli takie kulki zielone. Tutaj chciałam pokazać maki. To są maki wschodnie, które ja kupiłam i sadziłam. Wyglądają również bardzo ładnie. Tu jest jeden, tu jest drugi. Tu gdzieś zaraz był trzeci, a tutaj jest trzeci. Między nimi wysiewają się orliki. Ja te orliki przeniosłam sobie na rabatę liliowcowo-orlikową, ale jest ich tutaj tak dużo, że nawet nie wiem, czy po prostu nie zostawię. No w sumie to też jest ładnie, ponieważ orliki zaczynają kwitnąć wcześniej. Są kolorowe, wyglądają bardzo ładnie. Jeszcze nie wiem, na razie zostawiam. Zawsze można je będzie wyplewić. Tutaj jest goździk pyszny, on jest też bardzo ciekawy, ma bardzo fajne takie pierzaste kwiaty. Nie wiem, Państwo może pamiętacie, w ubiegłym roku pokazywałam, przedstawiałam ten goździk, jak on wygląda. A teraz wyglądają jego liście tak, wygląda też na to, że bardzo ładnie przetrwał zimę i że z nim się zobaczymy i z jego kwiatami. No i tak to tutaj wygląda, wszędzie już coś się dzieje, wychodzą liliowce, pojawiają się też już pierwsze rdesty, pędy rdestów, ale na razie jeszcze takie maleńkie, trzeba niziutko się schylać, żeby coś się zauważyć.